Siema, siema, siema. Z tej strony Point. Postanowiłem wykorzystać 1,5 dzień. Mamy dzisiaj bodajże 21 listopad. Bardzo ciepło, naprawdę bardzo. Aż się sam dziwię. No i co, trzeba się przejechać. O czym bym chciał dzisiaj z wami pogadać? Może opowiem wam po prostu, dlaczego nie znam prawa jazdy. Bo miałem już ogólnie miałem już jedną praktykę, nie zdałem. Co ciekawe, nie zdałem na moim zdaniem najłatwiejszym, bo na ósemce. Teraz jestem tak długo, chciałbym dokaszać. Na razie, na ósemce. Najłatwiejsza rzecz, ale powiem wam szczerze, cała grupa nie zdała na ósemce. W tym samym momencie. Zresztą jakbyście to widzieli, zaczynało się drugie okrążenie ósemki. No i już, kurde, nikt nie umiał, wszyscy się podpierali. To było nie tak chyba z motocyklem, bo cholera wie, o co chodzi. Normalnie, no i ogólnie nie zdałem, to ja się załamałem, powiedziałem sobie, ja to już nie zdaję w tym roku, to wale. Na jednak w ciekawości wyszłem, czy są jeszcze wolne terminy. Był jeden, a dokładnie w Dąbrowie Górniczej. Ja się zapisałem. Wszystko mi pisze super aktualne i tak dalej. Kasa przyszła dzień przed egzaminem. Na pewno się sprawdzam, patrzę, egzamin anulowany. Powód? Inny word nie przekazał numeru PKK. No ja pierniczę, nie? Tak dużo męczenia się i czekania na głupi egzamin, a i tak nie było. No trudno, w tym roku już nie będę zdawać, na pewno kategoria. Posiadam A2. Jakby ktoś się pytał, czy jeżdżę bez prawka, to jakby nie patrzeć całkiem mam na A. Jakiej jeszcze kontroli nie miałem, wszyscy się tylko oglądają. Wiadomo, przelat. Ach, ta fałka się zbiera. Żeby ja pomiecie, jeżdżałem przepisowo. Niestety łatwo stracić prawko, bo dosyć głupi mandat. Naprawdę, na byle głupocie. Ale też nie chcę mieć wypadku, niestety byłaby moja wina. No, ogólnie. Ja mówiłem co do tego prawa jazdy. Wiedziałem całe 10 godzin. Oddechy do oddechy. Bardzo fajnym instruktorem. No ale co mi to kurde da, jak nie znam na głupiego słońca. No, zobaczymy kolejne podejście na wiosnę. Moim zdaniem to była moja ostatnia jazda w tym roku. Niestety deszczu ściepłej nie będzie, ale z powodu pracy też nie mam czasu na latanie. Ale postaram się coś dla was nagrać, jeżeli się uda.
takie kruki. Motovlog, bo wiem, że dużo osób. Czekało na jakiegoś legasa. A pojedziemy sobie prosto. Środa korek może być. Chyba nawet stąd go widać. Dobra, jadę na chudu w ogóle, także jakąś fotkę wam podrzucę. Nie wiem, pozdrowienia jakieś. Ale, dobra. Siema, trzymajcie się, miłego dnia. W sumie, póki jesteśmy jeszcze na chudowie, to w sumie wam pokażę. Ale przy wyciąganiu motocykla dzisiaj łamałem sobie kawałek dźwigni hamulca tylnego. No i tak jestem słaby, będzie do odpowietrzenia, kostki do wymiany. A i też od razu poszukam tych dźwigni, jednej i drugiej, może będzie w kolorze niebieskim, w jakiejś niedużej cenie. A to się kupi. Latać. Siofiernicze ninja. Ninja przerobiona na streeta. Ciekawe.